Dobrze, panie pułkowniku, to jak wyglądało pana dzieciństwo? Czy już wtedy? No, dzieciństwo moje było bardzo, bardzo biedne, bo tata już umarł, jak ja miałem 6 lat, a zostałem na 6. Mama była bardzo w biedzie, okropnym biedzie byliśmy. Ale dzięki dużo mamie, że mama potrafiła jakoś dbać o nas, to żeśmy dożyli pewnego wieku. No i przede wszystkim staraliśmy się, żeby mieć jak najbardziej przyjaciół, żeby żyć z ludźmi, bo to jest bardzo ważne. Człowiek, który nie kocha Polski, to i nie kocha ludzi właśnie, bo kochać swoją ojczyznę to tak jak swoją matkę po prostu, bo to jest bardzo ważne. Bo ci, którzy uciekają z Polski, szukają gdzieś szczęścia, to nie jest szczęście. Szczęście to jest w swoim kraju. Tu się ma rodzinę, kocha się ją, nie wyrzeka się jej rodziny. A gdy człowiek ucieka ze swego kraju, pozbawia wszystkiego, rodziców, rodzinę właśnie, bo innym życiem żyje właściwie. To nie życie jest. Panie pułkowniku, zna pan może dokładną datę urodzenia pana Sierawskiego? Tak, pan pułkownik Stanisław Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Wolszewicy Starej. Nieopodal Kotomowa, to jest wioska, stąd położona około 5 kilometrów. Urodził się w rodzinie, gdzie było ich 6 rodzeństwa. Ojciec był skromnym rolnikiem. Miał tam kilka, może chyba prawdopodobnie 3 hektary ziemi, także żyło im się dosyć ciężko w tamtych czasach. Pan Stanisław został sierotą. Ojciec mu zmarł, gdy miał lat 6. Więc tym bardziej mama została sama z tą gromadką dzieci. Przeżywała bardzo ciężkie chwile, aby te dzieci wykarmić, ubrać. Jakoś po prostu egzystowali w tych czasach. Niemniej jednak było to bardzo ciężkie. Pan Stanisław Sierawski, aby pomóc mamie w tej trudnej sytuacji, mając lat 14, podjął się uczestnictwa w szkoleniu zawodowym i był uczniem jednego z szewców. Kształcił się na szewca. Była to duża pomoc ze strony jego dla mamy, dla rodzeństwa, bo jednak te parę groszy do tego budżetu domowego wpływało z tej jego pracy. Nie było to dużo, ale jednak coś. Młodzież, która nie wojska, nie zna, to nie jest to bardzo doskonałe. W efekcie. Rok 37, 1937, będąc z mamą na polu, podjechał na pole posłaniec, listonosz, i 13 marca 1937 roku dostarczył mu wezwanie do służby wojskowej, do jednostki Modlinie. Miał się stawić 27 marca. Była wtedy piękna pogoda, jak mi opowiadał pan Stanisław. Było ciepło bardzo. Te jednostki zostali wcieleni zgodnie z harmonogramem. 27 marca tam się stawił. Wydano im umundurowanie. W związku na sytuację tą pogodową, że było tak ciepło, wydano im mundury letnie. Ale jak mówi pan Stanisław, po miesiącu maju nastąpiło tak gwałtowna zmiana pogody, że z mundurów letnich musieli się przebrać mundury zimowe, dlatego że pogoda, no, temperatura się bardzo, bardzo obniżyła. To był taki jego początek właśnie w 32 Pułku Piechoty Twierdzy Mielnickiej. To swoje dokonania. Chwalił się tym kiedyś?
Może się nie chwalił, ale wspominał, dlatego że był bardzo skromnym człowiekiem, nie lubił się chwalić. Tylko tak jak to mi się pociągnęło troszkę, jak to ziemi za język, to wtedy bardzo chętnie opowiadał. Zresztą pan Stanisław Sierawski, mimo tego wieku, ma doskonałą pamięć. Pamięta do tej pory swoich dowódców, łącznie z szefem kompanii, sierżantem, tego nie powiem nazwiska, bo ja go nie pamiętam, ale on mi to nazwiska wymieniał. Dowódcę kompanii znał podrocznika, zmienia i nazwiska, a szczególnie bardzo wielką sympatią i szacunkiem darzył swego dowódcę pułku, majora Zająca, którego uważał za wzorowego oficera, który no, był tego jako wielkim przykładem, jako osoba i jako żołnierz. No tak do tego stopnia, że nawet kiedyś mi zaśmiał piosenkę, którą go uczył właśnie szef kompanii, pan Stanisław tą całą piosenkę mi odśpiewał. Także to świadczy o jego wielkim takim zaangażowaniu w tą służbę wojskową, wielkim patriotyzmie, a z kolei o tym, że to mu tak głęboko utkwiło w pamięci ta służba wojskowa w Twierdzy Modlińskiej. Miał być zwolniony w 1937 roku na jesień, bo mu się kończyła służba, na wiosnę. Był powołany w marcu i miał w marcu 1939 roku do rezerwy. Ale z uwagi na to, że taka była sytuacja, jaka była na świecie, że wszędzie już mówiło się o wybuchu wojny. W związku z powyższym służba została im przedłużona do jesieni. Ale nastąpił 1 września, wybuch wojny i pana Stanisława wojna została właśnie w koszarach w Twierdzy Modlińskiej. We wrześniu w stopniu kaprala walczył pan na pierwszej linii ognia i odpierał ataki niemieckie na odcinku Góra Janówek. Jak tak. Pan wspomina tamte czasy? Tak, no to było przykre. To było... Człowiek sobie nie wyobrażał, że jaki to jest lęk, jaki to strach jest, jak człowiek jest zasypany tą ziemią, tymi gruzami. Te kule tylko świszczą bez przerwy. Miałem tam właśnie amunicyjnego, to przy mnie został zabity właściwie. Szkoda mi było bardzo tego chłopaka właśnie, bo on pociski do granatnika właśnie naprowadzał i w tym czasie dostał szrapnelem głowę przecięto. Musiałem od razu meldować szybko, ponoszę, ale to już za późno było. Także to były bardzo przykre chwile. Długo się nie ciągło, ale w takim ogniu to było długo, bo myśmy byli bardzo słabi wobec takiego kolosa, a później jeszcze drugi dołączył, to było beznadziejne. No ale trzeba pokazać było, że my Polskę właśnie bronimy, że nie oddajemy ją za darmo. Co wydarzyło się po tym, jak twierdza upadła? Jak wspomina pan tamte chwile? No, no przykre to było, no ale musieliśmy to wszystko sobie przetłumaczyć, że co mogliśmy, to oddaliśmy z siebie, a resztę czekaliśmy na jakieś chwile, że może nadejdą. Ale one nie nadchodziły, tylko jeszcze bodaj pogorszyły. W 1940 roku wstąpił pan do konspiracji i brał udział w wielu akcjach dywersyjnych. Czy może pan opowiedzieć o tej walce w konspiracji na terenie 7 obwodu AK Obroża? To myśmy, nasza kompania tutaj była taka bardziej na miejscu, częściowo tylko na tory kolejowe. Nie należeliśmy do powstania, bo należeliśmy do powstania warszawskiego, ale nie braliśmy udziału w Warszawie, tylko na terenie tutaj swoim właśnie. Także
tak to wszystko się działo, że to powstanie było bardzo potrzebne, ale było znowuż bardzo niekorzystne dla na tyle ludzi, które zginęło właściwie, ale inaczej nie mogło być. Myśmy starali się wojskowi uczyć młodzież przede wszystkim z bronią, jak mają się obchodzić właściwie. No i na terenie tutaj te ćwiczenia żeśmy swoje przeprowadzali, jakbyśmy mogli, nocami, nie nocami, właściwie po do czasu powstania, zakończenia. Ja pan Stanisław, jako młody chłopak, który miał pewne doświadczenie wojskowe, zaczął udzielać się w walce konspiracyjnej. Uczył młodych chłopców, młodych partyzantów obsługiwania się z bronią. Potem wybuchło powstanie warszawskie, brał udział w powstaniu warszawskim. Jednak to wszystko jakoś dzięki, jak to mówi, opatrzności Bożej przeżył tą wojnę i wytrwał do wyzwolenia. Panie pułkowniku, dziękuję za wywiad. Jestem dumny, że mogłem z panem rozmawiać. Dziękuję w imieniu swoim i swoich rówieśników, że walczył pan, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Gdyby zechciał pan na zakończenie dać nam jakąś dobrą radę, nam młodzieży, którzy za chwilę wejdą w życie dorosłe. No, jak najbardziej mieć dużo przyjaciół do siebie, tylko kulturalnych, mądrych, którzy też tak kochają Polskę, jak tutaj właśnie mam teraz przykład. Przybysza właśnie z organizacji, to bardzo się cieszę, że mogę coś właśnie opowiedzieć. Ale jest stanowczo za mało młodzieży, która jest za mało w organizacjach, za mało stanowczo. Bo młodzież bez samodzielnie życie tylko prowadzi dla siebie, to nie ma życia.